kiedy trzeba było robić ze mnie kryminalistę. Polska Agencja Prasowa była zawsze na miejscu, kiedy trzeba było na przykład słuchać tego, co mają do powiedzenia ludzie świadczący na moją korzyść. Wówczas Polskiej Agencji Prasowej nigdy tam nie było i pan potwierdza tę praktykę. Nie interesuje go w istocie to, co się tutaj dzieje. Pan przyszedł mnie odpytywać tutaj po prokuratorsku, kiedy mówię coś, co jest nie po myśli dziennikarza reżimowej fabryki kłamstwa. Mikrofon zostaje wyłączony, funkcjonariusz frontu ideologicznego znika. Także w ostatnich dniach Polska Agencja Prasowa kłamie bardzo systematycznie i manipuluje opinią publiczną przez, jakby to powiedzieć, no, rygorystyczne przemilczanie tych wszystkich zdarzeń, które są związane ze wstępnym etapem kampanii wyborczej. Polskiej Agencji Prasowej nie ma tam, gdzie ludzie zajmujący się informacją powinni się znajdować, ale Polska Agencja Prasowa zajmuje się dezinformacją i w związku z tym ten incydent nie powinien nikogo dziwić. Czy państwo macie jakieś pytania, na które mógłbym odpowiedzieć? Czy przewidywałeś takie obraz sprawy? No, trudno było się spodziewać czegokolwiek innego. Trudno się spodziewać po sędziach, którzy duszą i ciałem zaprzedali się tej władzy okupacyjnej, która naprawdę nie ma nic wspólnego ani z tysiącleciem dziejów Polski, ani z tą symboliką, która tutaj na ścianie, ten orzeł na piersiach sędziego, więc trudno się było spodziewać czegokolwiek innego. Tak jak to powiedziałem w moim ostatnim słowie, to w gruncie rzeczy jest pewna przysługa, jaką mi tutaj sąd wyrządza, dlatego że no, całkowicie potwierdza wszystkie najbardziej jednoznaczne, radykalne potępienia tego reżimu i potwierdza wszystko to, co mamy najgorszego do powiedzenia o orzecznictwie sądów III RP w ogólności, a w szczególności, jeśli idzie o praktykę, o tam już się oddaliła pani sędzia, tak, więc jeśli idzie o praktykę sędzi pani Iwony Konopki, bardzo proszę, zapamiętajcie państwo to nazwisko. Iwona Konopka to wprawdzie nie jest nazwisko szczególnie egzotyczne, może nawet jest dość popularne, ale warto je zapamiętać na następne pokolenia, bo ono powinno stać się synonimem wszystkiego tego, co najbardziej haniebne, co godne potępienia, no i oby jak najszybciej odeszło w przeszłość. Pani Iwona Konopka, przypomnijmy, wsławiła się skazując tego uczestnika Marszu Niepodległości, który został zresztą na oczach osób postronnych i na oku kamery został poturbowany przez funkcjonariuszy policji. I otóż ten uczestnik Marszu Niepodległości został przez panią sędzię Iwonę Konopkę skazany, mimo że funkcjonariusz, który wymierzał mu kopniaki, nie spotkał się z żadną karą, z żadnym potępieniem ze strony sądu. No i cóż, te sądy odpowiadają za tę atmosferę, w której funkcjonariusze policji działają w poczuciu pełnej bezkarności. Działają w poczuciu pełnej bezkarności, no bo tak jak w tym wypadku właśnie, okazuje się, że to policja jest tą instancją, która ma wyznaczać granice dostępu opinii publicznej do informacji o działaniu organów państwa. Czy będzie pan się odwoływał? Tak, z całą pewnością. Pan mecenas na pewno już ma w głowie, tak samo jak pani sędzia miała ten wyrok już przygotowany, bo przecież ta przerwa na lunch nie starczyłaby, żeby napisać tak sprawny i tak obszerny elaborat, jak ten, który został odczytany nam z kartki jako uzasadnienie wyroku. A zatem tak samo jak ten wyrok był gotowy, tak myślę, pan mecenas ma już w głowie zarys apelacji. Apelacja zostanie złożona, no ale żeby została złożona, to najpierw sąd musi wydzielić z siebie to uzasadnienie wyroku na piśmie, no więc parę tygodni to potrwa. Wyrok skazujący mnie nie jest prawomocny do czasu, aż potwierdzi go sąd apelacyjny. Ja
jeśli mogę wyrazić swoją pełną solidarność, panie Grzegorzu, jako współoskarżona, uniewinniona tym razem. Myślę, że prokuratura będzie się odwoływała, jak sądzę, od tego wyroku, tak jak miało to miejsce w wypadku dwóch pozostałych dziennikarzy, prawda? Bo tam sprawa się toczy, więc tutaj przyjmuję z satysfakcją 50% tego wyroku, natomiast absolutnie okazuję tutaj, mówię, pełną solidarność i zrozumienie dla pańskiego oburzenia, ponieważ tak naprawdę nie zdarzyło mi się do tej pory obserwować tak pokojowego, tak spokojnego, tak ideowego, tak pozbawionego prywaty, własnego interesu, protestu, jak ten, który miał miejsce w PKW 20 listopada w obronie tak naprawdę elementarnych praw obywatelskich. Państwo wówczas wystąpiliście i myślę, że to powinno być tutaj motywem przewodnim tego wystąpienia, jak gdyby sędziej oczekiwałam, że to zostanie jakkolwiek dostrzeżone. Tymczasem drugorzędne aspekty całkowicie celowo zostały przywołane po to, ażeby zaćmić ten klarowny, jasny obraz, jaki wszyscy tam wówczas w PKW mieliśmy jako dziennikarze, obserwując wasz wystąpienie. Ciekawy ten materiał filmowy, który tutaj obejrzeliśmy, to znaczy nagrania programów informacyjnych, czyli dezinformacyjnych, których nie mieliśmy wtedy szansy oglądać, znajdując się w siedzibie PKW, a następnie na policyjnych dołkach. W tych materiałach różni mędrcy od demokracji, ludzie reprezentujący na przykład kancelarię prezydenta Komorowskiego, jak Jan Lityński, oni występowali z potępieniem naszej akcji. I proszę zobaczyć, to są ci ludzie, którzy przez całe lata żywią się frazesem o potrzebie, na przykład, jak oni to nazywają, uobywatelnienia społeczeństwa. Oni tyle razy nam mówili o tym, że mentalność Polaków trzeba zmienić, bo Polacy właśnie nie rozumieją demokracji, nie dorośli do demokracji. Otóż kiedy obywatele się uobywatelniają i kiedy obywatele się upominają, po pierwsze o informacje, a po drugie o klarowność i praworządność w działaniu procedur, no to wtedy okazuje się, że to musi być penalizowane, a sąd występuje tutaj jako narzędzie represji. Nie czynienia zadość sprawiedliwości, ale narzędzie represji. I nasze oburzenie przecież nie dotyczy, nie powinno dotyczyć tego partykularnego przypadku. Przecież nie chodzi o te tam wyliczone przez sąd dniówki z zamianą na ewentualną grzywnę. To wszystko PAL 6. Chodzi o to, że tam wisi orzeł w koronie. Chodzi o państwo polskie, które dokonuje ostatecznej autokompromitacji na tym odcinku, który jest przecież kluczowy dla samej istoty państwowości, prawda? Sądownictwo jak działa, to nam pokazuje, jak działa państwo w ogólności i z tego powodu, nie z jakiejś tutaj litości nad biednymi podsądnymi, tylko z litości nad sobą. Interesujcie się państwo przebiegiem tej sprawy i tymi wyrokami, bo jeżeli chcemy mieć państwo polskie, to nie mogą zapadać takie wyroki i w ogóle do takich spraw nie powinno dochodzić, co wspaniale uargumentowali nasi obrońcy w tej sprawie, którym jesteśmy, ja osobiście, wyrazy wdzięczności i podziękowania, bo wspaniałe zostały argumenty przez naszych obrońców podniesione, takie argumenty, które zdawałoby się tego typu wyrokowanie uniemożliwią skutecznie, ale jednak nie ma takiego kota, którego w sądzie postpeerelowskim nie można by odwrócić ogonem. Ja jeszcze tylko chcę zwrócić uwagę na czas, w jakim przychodzi nam usłyszeć ten wyrok. Zostało nam chyba 43 dni w tej chwili do wyborów prezydenckich. Myślę, że jest to bardzo istotny sygnał dla opinii publicznej, jak dalece powinna się interesować już teraz tym, co dzieje się w kwestii przygotowywanych wyborów, procedur wyborczych, prawa wyborczego, jak formułowane są komisje wyborcze, jak przebiega cały ten, prawda, przygotowania do tego, co
czeka nas 10 maja. Ruch kontroli wyborów w związku z tym. Ruch kontroli wyborów, inicjatywa ponadpartyjna, ponadpartykularna. Bardzo osobiście zachęcam do zainteresowania się tym ruchem. Szkolenia przez ten ruch oferowane. Każdemu się przydadzą, niezależnie od tego, jaką formację wspiera, jakiego kandydata będzie popierać w tych wyborach. Ruch kontroli wyborów po prostu być może pozwoli nam baczniej przyglądać się temu, co właściwie władza ludowa tutaj wyczynia. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać, dziękujemy. Dziękuję Państwu za zainteresowanie tą sprawą, zainteresowanie, którego właśnie jak widać nie przejawiają media głównego ścieku i tylko na Państwa można tutaj liczyć. Za solidarne trwanie z nami i jeszcze osobiste podziękowanie dla Centrum Monitoringu Wolności Prasy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przedstawiciel był na wszystkich niemal rozprawach i naprawdę tutaj godna podziwu wytrwałość i solidarność także środowiska, części środowiska dziennikarskiego. Rozumiem, że to jest jakaś kanossa, dlatego że Centrum Monitoringu Wolności Prasy ma już na koncie epizody uczestniczenia w nagonkach inicjowanych przez Warszawską Gwiazdę Śmierci, a zatem cieszę się, że koledzy, koleżanki z Centrum Monitoringu Wolności Prasy dokonali jakiejś reasumpcji. To my chyba mylimy. Stowarzyszenie Wolności Słowa. Nie. Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy. Tak. Polecam uwadze. Jeszcze raz powtórzę, chętne uczestnictwo w nagonkach inicjowanych przez Gwiazdę Śmierci w minionych latach, także i na to być może na skutek pewnych... Każdy może się nawrócić. Tak, więc właśnie chcę każdy powiedzieć może się tutaj nawrócić. Pani ja sędzia oceniam. Konopka nie skorzystała z tej okazji dzisiaj. A Polska to jest otwarty projekt, piękny. I w związku z tym każdy jest zaproszony. Każdy mógłby przejść na stronę Polski. Każdy mógłby przejść na stronę narodu polskiego. Pani sędzia Konopka i jej koledzy i koleżanki z tej szansy nie korzystają. Zapamiętajcie Państwo te nazwiska i cóż, przypomnijcie je sobie w stosownym momencie, kiedy wróci państwo polskie, żeby ci ludzie znowu przypadkiem nie stanęli w awangardzie postępu i nie usiłowali ferować wyroków w imieniu tego państwa, o którym wszyscy, mam nadzieję, ciągle jeszcze marzymy.